No to jest jedno z bardzo wielu ważnych miejsc w Polsce. No tak się ułożyła polska historia, choć to były akurat tereny niemieckie przed wojną, ale w tej chwili są także w Polsce, że my musimy dbać o miejsca pamięci, martyrologii, tak straszliwe miejsca jak ten obóz jeniecki, gdzie przedstawiciele wielu narodów cierpieli, umierali. To też jest taka bardzo refleksja poruszająca, bo najbardziej liczną grupą, która tutaj została zamordowana, podlegała eksterminacji, byli jeńcy radzieccy. A z drugiej strony ten system sowiecki nie został rozliczony z ludobójstwa, które on popełnił. Bardzo się cieszę z tego, że jest tutaj pan premier Gliński. To jest podkreślenie na pewno tej uroczystości wyzwolenia tego stalagu 344, 77. rocznica. Zawsze nam bliska, zawsze tutaj obchodzona, zawsze świętowana. Natomiast w tym czasie szczególnym jeszcze bardziej, wydaje mi się, tutaj byli transportowani w tym okresie po powstaniu warszawskim, powstańcy warszawscy. W tej chwili broni się Kijów. Pewna analogia tutaj dnia dzisiejszego niestety pozostaje. Wszyscy trzymamy kciuki za obrońców Kijowa, za obrońców Ukrainy. A tutaj czcimy tych bohaterów, którzy ocaleli w powstaniu warszawskim i tutaj transportami kolejowymi w nieludzkich warunkach byli przewożeni. Wspominamy naszych bohaterów, ale też wspominamy 77. rocznicę, można powiedzieć, wyzwolenia tego obozu. Dobrze jest szczególnie młodemu pokoleniu, młodemu Polanom przekazywać prawdę historyczną. I cieszę się, że ponad podziałami jesteśmy w stanie mówić jednym polskim głosem w tak ważnych czasach. Dzisiaj możemy mówić w kontekście przestrogi, że jednak nie tylko trzeba pamiętać, ale działać w tym obszarze tak, żeby takie wydarzenia nie miały miejsca w przyszłości. Bardzo ważne wydarzenie, bardzo ważny moment w historii państwa naszego polskiego, ale ja myślę, że to jest też taki ważny moment w kontekście tego, co dzieje się dzisiaj na Ukrainie. Trzeba to potraktować jako dostrzeżenie tego miejsca w świadomości o naszym dziedzictwie kulturowym. Kiedy wybuchła wojna, ja przeżyłam takie małe załamanie, bo pomyślałam sobie, że moglibyśmy Centralne Muzeum Jeńców Wojennych może uczyć i jemu podobne instytucje również, a jednak wojna istnieje. Ona stała się bardzo realna. Całkiem niedawno mówiliśmy o tym tutaj, że musimy pamiętać, że pokój jest kruchy, ale nikt tak naprawdę nie wierzył, że może dojść do wojny i że to może stać się w Europie i tuż obok nas. Niestety na naszych oczach dzieje się to, co się nigdy więcej nie powinno było zdarzyć. I właśnie miejsce, w którym teraz jesteśmy tutaj w Łambinowicach, to jest miejsce kaźni i śmierci całej społeczności europejskiej, międzynarodowej, bo przecież to nie jest tylko miejsce polskich ofiar, wręcz przeciwnie. A teraz cała Europa, w moim przekonaniu, powinna zjednoczyć się po to, żeby to, co się nigdy nie powinno zdarzyć, a się dzieje, żeby jak najszybciej zostało zakończone.